Wybierz lalkę do następnej transformacji. Nadaj głowie nowy kształt. Nasza postać otrzymała oczy. Potrzebujemy macek. Oto co możemy zrobić. Przydadzą się słomki. Wykonaj przysysawki. Skalmar wreszcie miał szczęście. Może pozwolić sobie na najdroższe szatkaniny. Nasz bogacz potrzebuje więcej dodatków. Ten facet może nosić się po królewsku. Dom Skalmara jest pełen najdroższych mebli. Nasz bohater pływa w luksusie. Myślę, że moje spotkanie z fanami pójdzie świetnie. Przygotujmy karty dla fanów. Prawdopodobnie się spóźnią. O, cześć! Sąsiedzie, dasz nam autograf? O nie, to znowu ci dwaj. Oni też nie mogą się oprzeć mojej urodzie. Dzięki, teraz jesteś celebrytą, prawda? Oczywiście. No cóż, opowiem wam moją historię sukcesu. Może się czegoś nauczycie. Jedną wieczność później. Skalmar w końcu skończył swoją historię. SpongeBob i Patryk zasnęli. Skalmar, opowiadanie historii nie jest twoją mocną stroną. Weź taki element. Co jest w środku torby? Podłącz rurę i plastikowy ustnik. Budzik taki jak ten obudzi nawet największego śpiocha. I całe bikini dolne. A, znowu rano. SpongeBob marzył o złowieniu galaretki. Gdy nagle... Gary jest głodny. O, co? Która jest godzina? O nie, jestem spóźniony do pracy. Moja droga szpatułko, idziesz ze mną. O, wciąż mam czas. Pora do pracy. A niech to, zapomniałem nakarmić Garego. Muszę wracać do domu. Przepraszam, kochany. Smacznego. To wszystko. Panie krabie, już biegnę. Będziemy potrzebować kartonowego pojemnika. Wytnij drzwiczki w komplecie z nosem i uszami. Okrągła ramka jest gotowa. Dodaj szyby do okien. Skalmar uwielbia oglądać widoki bikini dolnego. Zrób drzwi. Oczywiście będą złote. I przykryj dom tkaniną. Udekoruj złotymi promieniami. Dom Skalmara ma nawet koronę. Na górze znajduje się flaga z twarzą naszej postaci. Nadajemy na żywo z bikini dolnego. Jakie jest tu najfajniejsze miejsce? Oczywiście to dom Skalmara. Hej, kto tam jest? Znowu reporterzy? Panie Skalmar, może nas pan oprowadzić po domu? Nie lubię gości. Proszę, masz niesamowity gust. Pochlebstwa są miłe. No cóż. Moja piękna twarz i korona, żeby pokazać, jaki jestem bogaty. Skalmarze, pobawmy się! Ignoruj ich, to tylko miejscowi. Skalmar jest naszym przyjacielem! Ale czasami trudno z nim rozmawiać. Ser, czy ma pan jakieś fajne miejsce do polecenia? Ha, idź do tłustego kraba. Tak, kraboburgery są pyszne. Ej, to miało być o mnie! Ale reporter już poszedł z parą nierozłącznych przyjaciół. O, możemy użyć tej butelki. Pomaluj wszystko na biało. Pudełko po tiktakach zastąpi zbiornik. Styropianowa pokrywa błyszczy złotem. Dodaj jeden do zbiornika. Toaleta stoi na piedestale. Skalmar lubi iść na całość. Spędza wieczór w otoczeniu luksusu. Kąpiel zawsze mnie rozwesela. Zwłaszcza jeśli jest to kąpiel w gotówce. Co to za hałas? To znowu sąsiedzi. Oni zawsze coś kombinują. Patryk może znaleźć sposób bez względu na wszystko. Witam, chciałem odwiedzić Skalmara, ale było zamknięte. O, kto tam jest?
Patryku, co ty robisz w moim domu? SpongeBob jest w pracy i chciałem ci opowiedzieć dowcip. Wynosi się stąd! Czy on wspiął się przez toaletę? Zajmę się tym na wszelki wypadek. Ach, mogę wrócić do kąpieli. Ale Patrykowi spodobała się łazienka z kalmara. Zrelaksuję się trochę, póki go nie będzie. Ha! Patryku, wyrzuciłem cię! Nie mogę nigdzie się ukryć przed tymi sąsiadami. Nadmuchaj balon. Umieść kawałki papieru w wodzie. Przykryj nimi balon, a następnie dodaj klej Elmer's. Wytnij z kartonu okna i drzwi. Malarze pokrywają ściany pomarańczową farbą. Zamocuj ramę drzwi. Dodaj linię jak na ananasie. Antystresowe słomki zaczęły tańczyć. Przyklej je do ananasa. Witamy w domu SpongeBoba! Mamy piękny poranek w bikini dolnym. Listonosz już zaczyna obchód. Co za okropny dzień! Dlaczego on jest szczęśliwy? Jest taki łatwowierny. Skalmarze, już wstałeś? Jak mam spać z tobą krzyczącym nad głową? Ja i Patryk wymyśliliśmy nową grę. Spodoba ci się? Wątpię w to. Chcesz jeździć na łyżwach ze związanymi oczami? Zgódź się! Nie ma mowy! No cóż, znajdę dla ciebie coś interesującego. Znalazłem! Konkurs jedzenia ostrego sosu. To nie wygląda niebezpiecznie. Zacznę od łyżki. Nie wygrasz w ten sposób. Musisz go wypić z butelki. A, pali! O, na szczęście Gary nie skończył mleka. Czym sobie na to zasłużyłem? Dlaczego mam takich okropnych sąsiadów? Zrób kulkę z folii aluminiowej. Glina modelarska pokryła ramę. Wow, magia Lalilu stworzyła skalmara! Uzupełnij klatkę piersiową atletycznym tułowiem. Pomaluj figurkę na szaro. Krab uwolnił podparcie. Teraz posąg stoi na mackach. Chodźmy do twórcy. Skalmar jest bardzo zainteresowany sztuką, ale jego główną muzą i inspiracją jest jego własne odbicie. Mam nadzieję, że jest wystarczająco dużo materiału, by pokazać moje piękno. Cóż, zaczynajmy. Jeszcze nie jest skończone. Nie patrz. O, wiele lepiej. Jeszcze jeden szczegół. To był zły nos. Teraz jest w porządku. Kto powiedział, że on nie wygląda jak ja? Odbicie kłamie. Mój posąg jest doskonały. Skalmar nie mógł zostawić swego dzieła w spokoju. Nikt nie rozumie mnie lepiej niż on. Mam na myśli niż ja. Napij się. Hej, Skalmar, kto jest twoim nowym przyjacielem? Przedstawisz nas? Ej, to ja, po prostu zrobiony z kamienia. Daj spokój, powiedz mi prawdę. Czy twoja kuzynka supermodelka przyszła do ciebie? Piona, bądźmy przyjaciółmi. Prawie potłukłeś moje arcydzieło. Przepraszam, Skalmarze. Pójdziemy sobie. Bycie sąsiadami z tobą jest nie do zniesienia dla obu Skalmarów. On jest po prostu sobą. O, skrzynia ze skarbami. Potnij kawałki sztucznej skóry. Zszyj boki. Dodaj wewnętrzną kieszeń. O, Skalmar, czy to twój portfel? Portfel mieni się kryształami górskimi. Od razu widać, że nie będzie pusty. Pieniądze nie zmieszczą się w środku. Skalmar postanowił wrócić do domu i zyskać chociaż 30 minut ciszy. Ale upuścił portfel z dużą ilością pieniędzy. Patryku, popatrz! Samochód z lodami! Są pyszne! Ale nie mamy ani grosza. Spójrz, co tam jest? Ktoś zgubił portfel. Teraz możemy kupić dużo lodów. Czekaj, Patryku, to nie są nasze pieniądze. Skalmarze, zgubiłeś portfel? Prawdopodobnie. Daj mi to. Weź to, wygląda, że jest twój. Oczywiście, jak mogłem to upuścić? Dzięki. Nie ma za co. Ach, nie będziemy mieli lodów, ale Skalmar będzie szczęśliwy. Mogli wydać te pieniądze, ale oddali je. Chyba się podzielę. Daj mi największy rożek. Ktoś tutaj chciał lodów.
Wow, Skalmar! Jesteś najlepszym sąsiadem możliwym!